Witam Państwa w Energy Gas Polska. Dziś na montażu gościmy dość ciekawe auto, a mianowicie Volvo XC60. Jest to pierwsza generacja tego średniego SUV-a, który to powstał w odpowiedzi na ogromny sukces modelu XC90. Jak na Volvo stało pod maską, pracuje mocny silnik 3-litrową jednostką o mocy 304 koni, wyposażony dodatkowo w turbinę. Jest to 6-cylindrowy rzędowy motor o znaczeniu T6. Samo auto pochodzi z 2011 roku i jest w całkiem bogatej wersji wyposażenia, ponieważ posiada skórzaną tapicerkę, automatyczną skrzynię biegów, a także szereg dodatkowych systemów bezpieczeństwa. Oczywiście, że tak. Chciałoby się rzec, że nawet trzeba. Auto z tym silnikiem zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy, ale tak samo jednocześnie dostarcza wrażeń raczej negatywnych na stacjach benzynowych. Tak? Silniki z tej gamy Volvo doskonale współpracują z instalacją LPG. Nie mamy szczególnych wytycznych, jeżeli chodzi o przygotowanie auta. Na pewno należy usunąć wszystkie usterki techniczne, które występują w aucie. Warto też przeprowadzić okresowy przegląd i sprawdzić ogólną kondycję auta. Do samego montażu LPG nie jest wymagane szczególne przygotowanie, oprócz gotowości na ogromne oszczędności chwilę po montażu. W tym przypadku zamontowaliśmy instalację KM Enevo z dwoma reduktorami AC250 oraz bardzo wydajnymi wtryskiwaczami Yeti Plus. Koszt takiej instalacji jest niezwykle atrakcyjny, ponieważ wynosi 4200 zł. Jest to sprawdzony set, który od wielu lat montujemy w tych autach. Bez problemu pokonują one setki tysięcy kilometrów, bez żadnej awarii. Powiedzmy kilka słów o samym montażu. Listwa 6 wtryskiwaczy Yeti Plus montowanych pojedynczo znajduje się w tym przypadku pod pokrywą silnika. Przełącznik został umiejscowiony w miejscu, co pozwala na sprawne zarządzanie paliwem i przełączeniem pomiędzy benzyną i LPG. W bagażniku znajduje się zbiornik o pojemności 49 litrów, a wlew zamontowaliśmy pod klapką wlewu benzyny. Dwa reduktory zostały zamontowane ze względu na dużą moc auta. Odpowiedni dobór instalacji pozwolił na montaż instalacji LPG z dużym zapasem mocy. Dwa reduktory mają za zadanie obsłużyć wymagający silnik, aby mógł bez problemu pracować na instalacji LPG. Nie, jeśli instalacja została profesjonalnie zamontowana, nie ma takiej możliwości. Auto w montażu LPG będzie zachowało się identycznie jak na benzynie. Ze względu na większą kaloryczność gazu będzie możliwy delikatny wzrost mocy i dynamiki auta. Oczywiście, że tak. Każda instalacja posiada odpowiednią homologację. Zbiorniki produkowane są w oparciu o prawo międzynarodowe i pod dużym rygorem. Blacha użyta do nich do produkcji tych zbiorników jest zdecydowanie grubsza niż blacha standardowych zbiorników na benzynę czy ropę. Volvo natomiast doskonale współpracuje z instalacją LPG, która nie niszczy silnika ani nie wpływa na utratę mocy. Ponieważ mamy 16 lat doświadczenia na rynku LPG, jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o nowoczesne instalacje gazowe i jako jedyni z pierwszych montowaliśmy LPG do aut hybrydowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa, także do aut z silnikami W12 czy V12. Przez wiele lat naszej działalności zdobyliśmy ogromne doświadczenie, a silniki Volvo nie mają przy nami żadnych tajemnic. Wystarczy zobaczyć nasze galerie, poszukać naszych relacji na kanale YouTube. Dlatego serdecznie zapraszamy do Energy Gas Polska, także na nasz kanał YouTube. Lajkujcie i subskrybujcie nas. Do zobaczenia w EGP.